Gdy podejmujemy decyzję o zakupie mieszkania, stajemy przed wyborem. Czy interesuje nas mieszkanie w budynku standardowym, czy energooszczędnym? Opcja energooszczędna to możliwość zaoszczędzenia na rachunkach za ogrzewanie i elektryczność, a także znaczący wkład w ochronę klimatu. Wszelkie dane i informacje podawane przez dewelopera lub agenta sprzedającego mieszkanie warto zweryfikować u specjalisty. Tej weryfikacji warto poświęcić czas, aby potem mieć pewność, że zakupione mieszkanie jest rzeczywiście energooszczędne. Spytajmy o świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Określa ono ilość energii potrzebnej do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Sprawdźmy, czy budynek, w którym chcemy kupić mieszkanie, zużywa mniej energii niż budynek standardowy. Przypomnijmy, że budynek standardowy zużywa na ogrzewanie 120 kWh na metr kwadratowy na rok, podczas gdy budynki energooszczędny i pasywny potrzebują odpowiednio nie więcej niż 50 i 15 kWh na metr kwadratowy na rok. Skąd bierze się energia w budynku? Czy wykorzystuje się odnawialne źródła energii, jak na przykład kolektory słoneczne do podgrzewania wody? A może zastosowano pompy ciepła do podgrzewania wody i ogrzewania pomieszczeń? Czy budynek posiada certyfikaty potwierdzające jakość materiałów, z których został wybudowany? Jaki system wentylacji zastosowano w budynku? Czy pozwala ona na odzysk ciepła? Czy budynek ma na tyle szczelne drzwi i okna, że nie ucieka z niego ciepło? Czy wykonano w nim próby szczelności? Czy w oknach są przynajmniej dwukomorowe szyby? Kto jest producentem okien i czy posiada certyfikaty potwierdzające ich jakość? Czy budynek jest odpowiednio ocieplony? Ściany w budynku energooszczędnym powinny mieć grubość około 50 cm, w tym co najmniej 20 cm izolacji. Warto zapytać o izolację dachu, która powinna mieć 30 cm grubości. Ocieplenie to istotna kwestia także, gdy zdecydujemy się na zakup mieszkania z rynku wtórnego. W tym wypadku warto zwrócić uwagę, czy budynek został poddany termomodernizacji i czy została ona przeprowadzona zgodnie z audytem energetycznym. Warto pamiętać o tym, że mieszkania na szczycie budynku i na poddaszu zimą mogą się nadmiernie wychładzać, a latem zbytnio nagrzewać. Mieszkania od strony północnej charakteryzuje stosunkowo małe nasłonecznienie. Pamiętajmy, że nasza decyzja o wyborze mieszkania i sposób, w jaki będziemy z niego korzystać, wpływa nie tylko na wysokość rachunków, ale na nasz komfort życia, na jakość powietrza, którym oddychamy i na środowisko, w którym żyjemy.